Jeszcze bym coś chciała powiedzieć na temat zależności od Boga. Jeśli się dzisiaj modliłeś o zależność od Boga, to nie dziw się, że Duch Święty będzie chciał przewieźć Twoje życie. I On będzie chciał przewiać w ten sposób, że będzie chciał odbić ziarno chlebem. Pozwól Mu na to, żeby On doprowadził te dziedziny Twojego życia, gdzie fundamentem jest Chrystus, do śmierci. Nie bój się tego, ponieważ jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha i dla nas kolejnym krokiem po śmierci jest zmartwychwstanie. I Bóg, On się do swojego dzieła przyznaje, więc pozwól na to działanie. Boże Słowo mówi, że jeśli pojedynczym ziarnem pozostanie, nie obumrze, no pozostanie pojedynczym ziarnem, ale jeśli obumrze, wyda obfity plon. I pozwól na to, bo Bóg chce zasiać nowe rzeczy, chce, żebyś był obfity w te rzeczy, tak? Tylko zaczyna się tak naprawdę od kroku, od tej zależności. Amen. Amen.